Tak, przyjechałam z psem pancernym z tego względu, że poubierany był chyba we wszystko, co jest możliwe i dostępne na rynku, czyli począwszy od kagańca, poprzez jedną obrożę, obrożę elektryczną i szelki jeszcze takie mocno zabudowane, z tego względu, że jak kot potrafił nam do tej pory wyskoczyć ze wszystkiego. Przyjechałam z myślą, że jest to pies bardziej agresywny, ale jednak też lękliwy, natomiast wyszło, że zdecydowanie jest lękliwy. I te wszystkie ataki, które miał na ludzi i psy, to bardziej było na zasadzie dystansowania, tak? I to było też takim dużym zaskoczeniem, że jednak nie w tym kierunku trzeba z tym psem pracować, a dowiedziałam się właśnie tego dzięki Jackowi, dzięki dużym trenerom, tak zwanym naszym, dzięki małym trenerom, czyli tym wszystkim wspomagającym osobom. I bardzo, bardzo dużo wiedzy zostało nam przekazanej. Wiedzy prostej, w prosty sposób, takiej namacalnej dla laika, że można to zrozumieć, a do tego praktyczne ćwiczenia. Mhm. Czyli to, co zawsze do tej pory gdzieś się przeczytało w książce, zobaczyło na filmiku, tutaj można było przećwiczyć. Problem z innymi psami. Co robić z innymi ale psami? Ale też różnie. Psy za płotem powinny ten płot rozwalić. Okay. Idziemy na jakiś wspólny spacer, to zawsze jest pierwsze jakieś starcie na dzień dobry, a potem idzie i ignoruje wszystkie. Aha. W zależności też od miejsca, jeżeli to jest miejsce powiedzmy bardziej publiczne, to wtedy lęk sprawia, żeby było wszystko. Zwróćcie uwagę, ja stoję dość blisko, co robi pies. Unika w ogóle kontaktu wzrokowego, prawda? Odwraca głowę, kompletnie nie nawiązuje kontaktu, nie sprawdza. Nie jest zaciekawiony, nie ma ochoty nawet zapoznać się ze mną, powąchać. W ogóle ignoruje, tak? Stara się uniknąć tego. Jakby on tak reaguje na ludzi, którzy nie reagują na niego i w ogóle też tak. Nie zwracają uwagi, czyli to on wtedy tak. Też... Natomiast że, gdyby po prostu spróbować się na niego gapić i wyciągać rękę, podejrzewam, że to by sprowokowało atak dystansujący na zasadzie takiej, że on nie toleruje wkraczania w jego przestrzeń. Będziemy ćwiczyć dużo podążanie, ustępowanie moim zdaniem. Kontakt wzrokowy. Bo no, ogólnie jak wychodził tutaj w pierwsze zajęcia, był wystraszony całkowicie, spanikowany wręcz, nie chciał w ogóle współpracować, nie chciał smaku wieść, nic go nie interesował, najchętniej to pewnie by wsiadł w auto i odjechał, gdyby potrafił. A po dwóch dniach biegał za zabawką i jeszcze to za zabawką ciągnętą przez inne osoby, więc to nie tylko, że ja musiałam się z nim bawić, ale już nawet obca osoba, której do tej pory nie znał, która go do tej pory nie dotykała, mogła wziąć tą zabawkę, spokojnie pouciekać i nawet ją odebrać. Więc no, dla tego psa, dla mnie po prostu genialne doświadczenie i zobaczenie, że faktycznie on potrzebuje takiego luzu i jednak tego kontaktu kontrolowanego, ale fajnie spokojnego, z nastawieniem pozytywnym. Również spacerowaliśmy między psami, bo on zajmował się mną i moją, nie wiem, zabawką, smakami, ćwiczeniami, w ogóle nie zwracał uwagi na psy. Ponieważ no, mój pies nigdy nie bawił się z innymi psami, akurat tak trafialiśmy do szkół i różnych instruktorów, gdzie nie było tej okazji. A potem jak zaczęły się problemy, no to wiadomo, nikt nie pozwoli na to, żeby taki pies mógł bawić się czy ganiać z innymi psiakami. A tu miał tą okazję, oczywiście z panią profesor Irdą, która jest fantastycznym nauczycielem i do tego jeszcze fantastyczną kobietą, jak każda kobieta cierpliwą.
Więc zdała sobie świetnie radę. Oczywiście dla Bona to nie jest jedna, jedyna lekcja, bo on tych lekcji jednak dosyć sporo potrzebuje i tutaj jak duży instruktor Jacek w szczególności mi powiedział, on po prostu totalnie nie ma tego instynktu psiego i umiejętności psich w relacjach z psami, ale myślę, że kilka lekcji i może dojdzie do tego, że faktycznie będzie mógł spotkać się normalnie gdzieś z jakimś znanym psem na wybiegu i troszeczkę z nim poharcować. To po prostu najwspanialszy moment całego wyjazdu. A tak to, tak jak mówię, wszystko inne, cudowne. Genialne. Dzięki. Dzięki bardzo.